Ostatnio miałam do was taki film o śląskiej gotce. Dzisiaj będzie ciąg dalszy, taki więcej kulinarny. Mam takiego kolegi, którego synek miał przez śląską gotkę straszne kłopoty z matematyki. No, normalne to byście padali, że z polskiego, nie? Bo my wszystkie Ślązaki mieli problemy z polskim, ale z matematyką. Już wam godą. Pani z matematyki dała im zadanie, że mieli wyliczyć powierzchnia placka. No i ona im dała dwa wymiary. 30 cm i 15 cm. No i ten synek przyszedł do domu, co oko droga myślą, co to za placek. Wiecie, u nas my placki znowu jedno kartoflany, nie? I tak panu mamulka zawsze robili jednakowe placki, a sam taki jeden masny, drugi mańszy, pewno się dopiero uczyła ważyć. No i wiecie, pier kwadrat to jest pole powierzchni na okrągły placek. On wyliczył dwie powierzchnie, jeden na ten większy, drugi na ten mańszy. Przyszedł do szkoły zadowolony. No, dostał niestety ocenę niedostateczną. Pani mu pado, niech ci tatuś pomoże. On przyszedł do domu, go dopomóż mi z matematyki, bo samże dostał, jak to się wtedy padało, laga. Ojciec się tak podziwił, go do, no takie dziwne placki, mama zawsze piecze jednakowe na oleju, ale może no margarinie piekli. Dobrze to mąż. No, przyszedł do domu, znaczy do szkoły, no i zaś dostał drugą lagę, bo te zadanie dalej było według pani źle. No i tak mu szło już tej matematyki, już był taki zakwalifikowany, że on się nic na tej matematyce nie znał, ale wiecie, oni mieszkają w domu, mieszkali też wtedy. I tam do tego domu musiał przyjść kominiarz. No i ten kominiarz akurat przyszedł. Sobota była, wypucował im tam ten komin, trochę się zmarasił, ślos z tego dachu. No i ta matka od tego synka narytowała mu miska ze wodą, ręcznik, mydło. No i się go pytał, panie, a skosztujecie kołocza z bułkawą? On tak za bardzo nie wiedział, co ona do niego godzi, ale padł i ja. No i siedzi, je ten kołocz z posypką, sobota, nie, każdy piecze. I w pewnym momencie się odzywał: dobry placek, pani. No i tam w sąsiedniej izbie dało się słyszeć, jak się ten synek śmiał, bo nareszcie zrozumiał, co to jest placek. Ale ja też miała taką wpadkę, bo jakże studiowała, miała taką kamratka z Rzeszowskiego. Ona mnie zaprosiła tam do niej na poradni, niedziela była, i się mnie pytał: co zjesz? Rosół z kluskami czy rosół z ryżem? Ja go domieru, nieco to w tym rzeszowskim jedzą, kluski zalewają rosołem. No ryżu za bardzo nie cierpia, ale ryż znów to powiem mi, że z ryżem. No a ona mi padą: no bo my wszyscy z kluskami, no ale to ci ugotujemy tego ryżu, jak tak chcesz. Ja go to nie, no nie będę wam ostudy robić, to ja z wami też zjem z tymi kluskami, będą poświęcać się, nie? Może te kluski nie będą takie wielkie. No, gdyśmy wszyscy dostali nudle ze rosołem. I zaś się pokazało, że kluski to są nudle. Także ja się nauczyła dwóch słów, że placek to jest kołocz, a że kluski to są nudle. Wiecie, dwa słowa.